Cześć Natalia, niezwykle miło Cię widzieć. Pięknie cześć, wyglądasz. Jak Ty się czujesz taka odszykowana na evencie? Pierwszym evencie w tym roku? Pierwszym i ostatnim evencie w tym roku. No, czuję się wspaniale. Oczywiście już bardzo długo nie miałam na siebie tak wspaniałej kreacji. Nie byłam tak wyszykowana, ale to jest fajne dla kobiety, kiedy może się właśnie w taki sposób ubrać, bo to na pewno zwiększa pewność siebie. No i to jest fajne po prostu. Ja domyślam się, dlaczego Ty się pojawiłaś, ale powiedz widzom, dlaczego akurat zdecydowałaś się pojawić na premierze filmu Akademia Pana Kleksa? Dlatego, że dla mnie to bardzo ważny film, dlatego, że przyjaźnimy się z Maćkiem Kawulskim i mieliśmy jakiś tam malutki wkład w ten film, mentalny taki, wspierający. I rozmawialiśmy przez cały czas z Maćkiem, przez cały proces tworzenia filmu i to było dla nas niezwykle ekscytujące, więc... No dlatego to jest dla nas taki bardzo ważny film. Dodatkowo bardzo chciałam go pokazać córce właśnie na ekranie kinowym, wielkim ekranie, a niestety no jak Mia musi wrócić już do szkoły w Meksyku w styczniu, więc nie mielibyśmy możliwości, chyba żebyśmy zrobili jakiś pokaz specjalny, żeby obejrzała go na dużym ekranie. Moja droga, jak tam Ci się żyje w tym Meksyku? Bo my na Instagramie widzimy, ale nie możemy zadać Ci pytania. Jak tam jest? Ja robię też często Q&A i ludzie pytają mnie o to, jak jest. No my wyprowadziliśmy się dlatego, że ja bardzo marzyłam o tym, żeby mieszkać w miejscu, w którym świeci zawsze słońce. Więc wybraliśmy Meksyk. No i jest nam tam cudownie. Gdyby nie było tak cudownie, to byśmy pewnie tam nie mieszkali, tylko mieszkalibyśmy w Polsce. Na razie jest to Meksyk i my jesteśmy akurat bardzo zadowoleni. A to jest takie miejsce, gdzie chcecie osadzić się na dłużej, czy macie gdzieś tam w planach, rozmowy trwają o kolejnej przeprowadzce? Nie, ja myślę, że żadne miejsce nie jest miejscem na zawsze. Na pewno jest to miejsce na obecną chwilę, a później zobaczymy. Mnie bardzo zastanawia, jak wygląda temat edukacji Twojej córki, no bo w Meksyku, jak tam ona się uczy? Chodzi do szkoły normalnie? Tak, nie chodzi normalnie do szkoły. No i też robimy to trochę dla niej, żeby uczyła się już dwóch języków, więc szkołę ma hiszpańsko-amerykańską. Uczy się angielskiego i hiszpańskiego od razu. I zobaczymy, jak już się dobrze nauczy dwóch języków, to być może wrócimy do Polski. A jak pod względem poziomu edukacji tam jest? Jeżeli chodzi o poziom edukacji właśnie na takim wczesnym wieku przedszkolnym i ten początek szkolny, to jest bardzo, bardzo dobrze. Później już akurat w tym miejscu, w którym mieszkamy, w Tulum, jest trochę gorzej, ale zawsze można się troszeczkę przenieść do innego miejsca. Niektórzy Meksyk kojarzą z biedą. Czy wy tam jesteście tacy top, top, top bogaci, czy zlewacie się z tłumem? Jak to wygląda? W ogóle my nie, jeżeli chodzi o Quintana Roo, tam gdzie my mieszkamy, to nie można w ogóle mówić, no to jest Meksyk, ale tak naprawdę pozostała część Meksyku wygląda zupełnie inaczej, więc jak przyjeżdżasz do Quintana Roo, to można tak powiedzieć, że w ogóle można powiedzieć, że nie byłeś w Meksyku. Dopiero jak wyjedziesz poza Meksyk, to dopiero widzisz tę biedę i to, jak prawdziwie tam się żyje, zupełnie inaczej niż właśnie w tej części Meksyku. Więc... Czyli rozumiem, że macie taką oazę, gdzie trochę jesteście odseparowani od tego wszystkiego, że tak jakby nie masz tego na co dzień. No jak każdy kurort. Jak każdy kurort, bo Tulum jest kurortem po prostu. To już tak zmierzając do końca, jakie są szanse, że wrócicie do Polski? Na razie nie ma szans. Na razie nie ma szans, ale zobaczymy w przyszłym roku. No to wszystko zależy od tego, co będziemy w danym momencie chcieli robić, co nam będzie w duszy grać. Natalia, nie wiem, czy Ty wiesz, ale 11 lat temu zadebiutowałaś na Euro. Jak Ty będziesz wspominała te 11 lat? Bo to już tyle minęło. Wow, ale mnie zaskoczyłeś. 11 lat. Nie liczyłam tego. Ale ogromny szmat czasu. Ja myślę, że mogę powiedzieć, że dobrze to wspominam, aczkolwiek było momentami ciężko. I teraz cieszę się, że znalazłam swoją drogę i jestem w miejscu, w którym marzyłam, żeby być. A ile było tam ustawki w tym, że byłaś Miss Euro? Czy to pierwsze zdjęcie było przypadkowe, czy to była ustawka? Zero ustawki. Nawet doszliśmy do tego, który fotograf zrobił to zdjęcie. Mm-hmm. Nawet chyba kiedyś TVN zrobił program i właśnie oni dotarli do tego fotografa i on opowiedział całą historię, jak to było. Dobra, a podziękowałaś mu jakoś za to lepsze życie, które Ci dał? Ojej. Nie pamiętam. Nie, to chyba nie miałam okazji mu podziękować, wiesz, to już było tak dawno temu. Wiem na pewno, że były takie plany, ale nie pamiętam, czy w ogóle w jakiś sposób mu podziękowałam. A jakbyś miała opcję wypisania się z show biznesu, zrobiłabyś to teraz?
Na tamtym etapie? Nie, czy teraz, na tym etapie. Wiesz co, no można powiedzieć, że ja Cię wypisałam z show biznesu, no ponieważ mieszkam w Meksyku. No tak, ale w dalszym ciągu, wiesz, my patrzymy na Ciebie, oglądamy. Chciałabyś, żeby te oczy poszły w inną stronę, że jesteś trochę już tak zmęczona? Wiesz co, no Instagram dzisiaj... Dzisiaj na Instagramie możemy zarabiać, możemy też inspirować ludzi i z tego bym na pewno nie zrezygnowała. A szczególnie z tego, że wiem, co, raczej jakie dostaję wiadomości od niektórych ludzi i w jaki sposób ich potrafię zainspirować, w jaki sposób idą za mną niektórzy ludzie i się zaczynają rozwijać, no i z tego na pewno bym nie zrezygnowała. To już nie jest social business. To, że na Ciebie patrzą oczy, to już nie jest show business. To już nie jest to, co tutaj, będąc w Polsce, pojawiając się na ściankach i być codziennie w tabloidach. To już jest zupełnie coś innego. A do czego Ty byś porównała nasz polski show business, tak patrząc z boku? Bo się mocno zdystansowałaś. Do czego? Mhm, no. Niektórzy mówią... No, obłuda, po prostu, obłuda. Fałsz obłuda, no. Co ja mówię? O Boże, mocne słowa. No, mocne. Czemu tak uważasz? No, bo taki jest. O, po prostu, kurde. Wszyscy coś udają. Czyli to nie jest miejsce przyjazne dla ludzi? Nie, to nie ma zasad. Nie ma, oczywiście, że nie. To nie jest przyjazne miejsce dla ludzi. Niektórzy mogą się w tym bardzo świetnie odnajdywać, natomiast no ja nie jestem tą osobą. To ostatnie pytanie, takie, które zadaję każdemu dziś. Ile tajemnic zabierzesz do grobu? Zależy przed kim. Sama przed sobą, albo sama przed ludźmi, albo nie, przed mężem. Przed facetem, no to żadnej. Przed facetem, przed dzieckiem żadnej. A przed nami? No na pewno wiele. Przecież właściwie całe moje życie jest dla Was tajemnicą. Dziękuję Ci bardzo. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję i bardzo. Wracaj do nas raz w roku. Wiesz, tam wpadaj. Nie? Może się uda. Zawsze mile widziana. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Cześć. Dziękuję.